w nich będzie i co w nich będzie, zobaczymy w swoim czasie. Coś czuję, że mocnego będzie. Eliasz, kurde, znowu ty. No, jeszcze łapy podnosi, to widać, że Eliasz, jak nic. O, cechy bramkarza plus 6 do wszystkiego. O, bez duplikatu, widzicie? Chociaż raz, nie ma tych pieprzonych duplikatów. I reszta QXL. Nara. Pięknie. No jeszcze bardzo dużo tych końców zostało. Szczerze mówiąc, miałbym już dość otwierania paczek. A paczki już chyba otwieram z pół godziny, jak nie lepiej. A materiał trwa dalej. Dobra, co... O, Milner. Kurde, nienawidzę. Wczoraj grałem z tym Master Kciukiem w FIFA Worlda. Kurde, musiałem grać tą przeklętą Anglią. Szczerze mówiąc, żałowałem. Dobra, jakiś Caceres drugi z Francji. Śmieszne. Pierwsze słyszę, żeby był taki drugi Caceres. Ty na Quixela zapytasz. Tak, już cię tu nie ma. Jak patrzę na Anglię, to mi się niedobrze robi. O, jeden duplikat to Aduriz. Ale też pójdzie na Quixela, jak nic. Dobra. Dziękuję. Reszta na Quixela. O, trochę mi się dało. Boateng, może ty dasz nadzieję na jakąś fajną kartę piłkarską? O, lag był. Jakiś porządny lag był, ale to może mi się tylko zdawało. Kerik, kurde, kolejny angol. Kurde, spierdylaj mi stąd. O, ten z kucykiem, nie no, chyba. O, Casilla. Tylko mu dopisać S i już jest podobny do Casillasa. Też Hiszpan, kurde, dwóch Hiszpanów Casilla. Jeden ma Casillas, a drugi Casilla. No kurde, taki śmieszny przypadek. Keko, kurde, kolejne śmieszne nazwisko. Kucher, kurde, myślałem kucharz. Tak przez chwilę. Dobra, Quixel. Kurde, fajnie mi się te paczki otwiera. Przynajmniej będę miał spory zapas kontraktów. Liczba się zmienia? Nie, nie zmienia się liczba expa. A szkoda. Dobra, Mikel Gonzalez jakiś typo. A, jakiś Udinese. A, właśnie temu kolesiowi chodziło, z jakiego klubu był ten Armero, którego sprzedałem za 953k. Ale na pewno nie z Udinese, nie. Pamiętałem inny klub, tylko już zapomniałem. O. O kurwa. Morata i Juventus. Tej no, koleś, to ty chyba już jesteś naćpany do reszty. Quixel i to już. Kurde. Co on tam robi w Juventusie? Kurde, nie wierzę. No widać, że już wielkie się zmiany zrobiły. To chyba Ronaldo też już został wykupiony. No ja się boję. Dobra. Nie zmieniła się liczba expa, bo takie miałem wrażenie przez chwilę. Kurwa, jakiś Japoniec. Nagatomo, kurde, Nagatomo, kurde. Ryj, jak szwagier normalnie. Dobra, Gladiator. O, fajnie. Znowu plus 2% do kondycji, no nie, no super. Już w sumie mam chyba nawet 9% kondycji. No to tak przeliczam w sobie. Japońca by się sprzedała. Nie wiem za ile, szczerze mówiąc. Dobra, plus kondycja 30. Czekajcie, ja się przejdę tam na tą transferową i zrobię porządek. O, znowu mi się jacyś piłkarze sprzedali. Tu Valdez jeszcze mi się sprzedaje ładnie. Dobra. Do jednorazowych powysyłam te karty. I czemu ja mam te bieżące, no moment, ja tu muszę zrobić porządek. Mam bajzel. No powysyłam te gówna. No to też powycinam. Ja będę miał masę roboty z montowaniem tego najlepszego opening packa pod słońcem. Będzie z tym masa roboty. Nie ma co. Dobra, pięknie. No i teraz się nieco miejsca zwolniło i teraz mogę spokojnie. Tu jest, a tu jeszcze trochę tej listy transferowej jest. I teraz muszę to powyrzucać te kontrakty. Najwyżej potem je posprzedaję. A teraz to się zajmuje bardzo ważnymi rzeczami, jak otwieranie paczek. Tu jeszcze mam te bieżące licytacje. O, już tylu piłkarzy mi się sprzedało. To są jeszcze też bieżące, tu dalej bieżące.
Tu mi się sprzedali ci piłkarze. To w sumie kim w oczy. Dobra, wracamy tutaj. No i Quixel, no nie ma co. Quixel jak nic. Dobra, kolejna paczuszka. Znowu za 7,5. Znowu. My już otwieramy chyba od 900 tysięcy. To jest. Już mamy 400 tysięcy w plecy. Prawie. Dobra, o, Ramirez mi się trafił. No fajnie, no. Cieszę się niezmiernie. Ramirez chyba pójdzie na. Czekajcie, Ramirez pójdzie na transferówkę. I jedziemy z tobą jak z koksem. Dobra, pięknie. Następni, fajnie. No kurde, Klozeta bym tam dał na sprzedaż. A tak tego nie dałem. Tylko na Quixela dałem. Trochę żałuję, ale no cóż, nie miałem wyboru. Zrobiłem co do mnie należało w sumie. Pisano, kurde. Jakie nazwisko, to jest w ogóle aż szczyt bezczelności dla takiego człowieka dawać im nazwisko. Dobra. Dawać mi tutaj. Chyba coś jeszcze dostałem tych końców za sprzedaż. Jak zauważyłem, że mi się podrosło, nie. O! I tego piłkarza mogę dać na transferową. Potem sobie jeszcze innych tam powystawiam. No ja będę miał masę roboty, to ciężkiej. Żeby tych powystawiać, tych posprzedawać. Tam zrobić porządek. Tu nie wiem co jeszcze, dobra. No i reszta Quixelik. Taki skromny Quixel. Dobra, następna Pakunga. Nachtę Pakungę. Co mamy? Co teraz nam się trafi? Gówno, dobra. Cieszę się, sorki, że już mówię gówno. O luju. To jest chyba ten najszybszy w tym klubie Koreańczyk, o luju. O, fajnie, jakiś koleś z Barclaysu. Aż wezmę, bo się przyda. Dobra, kontrakty bierzemy. Dobra, przyda się. O, fajnie. Son, syn, Road, różdżka, given, dałem w czasie przeszłym dokonanym. No kurde, no nazwiska jak nic. O, Rode jest z Bayernu. Ciekawe. A, to wezmę go na pamiątkę. Kurde, co mi z gardłem się dzieje? O, piłeczki takiej chyba jeszcze nie miałem. Ale to wezmę sobie na pamiątkę. Reszta Quixel. Halo? Jeszcze nie. No chłopie, już mam 500 tysięcy, jeszcze muszę pół miliona wydać, człowieku. Nie, wydam wszystko. Dobra, otworzę te paczki wszystkie i zagramy. Dobra, na razie póki co. Ale ty mi nie rozkazuj. Nie. Kurde, w Lola. W Lola ja będę grał. Ja tu paczki otwieram, a tu dzisiaj świętuję. No, no se możesz dzwonić. Ja tu świętuję przejście ligi tej. Siódmej na szóstą. Kurde, teraz muszę się paczek naotwierać. No dobra, ty na transferową idziesz. Ja mówię swoje i koniec. Dobra. No i świetnie, otwieramy następne. Zaraz tu nam coś wyskoczy znowu pewnie. Ten idzie na Quixela, bo mi się akurat nie chce go sprzedawać za taką tanią cenę. Dobra, o! Może coś wypadło? Może coś wypadnie ciekawego? Dawać? O, De Gea, kurde. Tylko jego brakowało. Dobra. O kurde, patrzcie, ci ludzie to mi potrafią przeszkadzać. Wtedy, kiedy muszę ja świętować. Kiedy ja coś wygrywam, to kurde, zawsze będzie tak.
I to niezależnie, dobrze. Jezu, co za śmieszny herb. DG, a ty pójdziesz na transferową. Żywię do ciebie wyjątek, bo ty grałem trochę tobą. A mam zresztą jeszcze tego piłkarza, tylko po prostu sobie siedzi u mnie spokojnie. Dobra. I jedziemy z następnymi paczkami. Jestem tak szalony, że je wszystkie pootwieram. Do końca. Aluj. De Vrij. O, jak miło. Cieszę się, że chcesz Vrija dostać. Dobra, wszystkie kontuzje plus 4. Plus 10 cechy. O, to też wezmę w sumie. O, i znowu okularnika widzieliście. Dobra. No i co tu mamy? Co my tu mamy? Może w tej paczce będzie coś. O, nie ma. O! Podwyżka 2000 końców. Ekstra. Znowu szmelcer. Co on tu robi? Dobra. Tu jeszcze weźmiemy tych parę karteczek. A reszta pójdę na Quicksale. Moment, moment, jeszcze to. Dobra, może już być. Ale fajnie, 2000 końców więcej. O, pan Messi. Już piąty raz. Ciekawe, co tam będzie fajnego u niego. Ale raczej nie liczę na to, żeby coś takiego fajnego było. O, Fernando. Już takiego mam piłkarza. Jaki rozczochraniec z Austrii. Gorszy Szwab niż taki Schirle. On to przynajmniej jeszcze wygląda jakoś. I ładnie strzela, no. Dobra, no. A, idziesz na Quicksale. Co ja się będę męczył. Dobra. Następny. Normalnie. Muszę podnieść swój poziom entuzjazmu, bo za chwilę to ja przysnę. Musiałbym kawę wypić, żeby jeszcze tyle paczek potwierać. Jakiś Rami. O co, kurde, co to za koleś? A na transferową idziesz. Może zarobię na tobie. A tego Francuza nie mam jeszcze. Obrońca. A go wezmę. W sumie. Dobra. A bierz, bierz to, co trzeba. Co trzeba, a resztę na sprzedaż. Włocha nie przyjmuje nawet. No to nie ma co. Okej. Chyba już będzie to 30, może nawet już 40 paczka. Trochę jeszcze tego zostanie, no powiem wam szczerze. Dobra, Dier. Na Quicksale. Ty dobrze wiesz dlaczego. Dobrze, poszłeś. Boś jest Angol. A to, że mi się trafił Angol Toc, to jest wyjątek, bo on jest Tocem. I on jest na pewno wyjątkowo dużo warty. Więc kurde, będzie nieźle. Dawać mi tu wszystko, co macie. Reszta na Quicksale. I zaraz miniemy kres 500 tysięcy. Bo jeszcze dwie paczki tutaj. Okej, dobra. Fajnie. I co my tu mamy? Lodi. O, fajnie, Loda zrobił. Ricardo Costa, nie znam, ościanka. Tutaj jeszcze widzę, że są jakieś jednorazówki. No i reszta na Quicksale. Okej, okay, no już jestem. Zrobiłem sobie taką parogodzinną przerwę od otwierania paczek. Bo jak zobaczyłem czas nagrywania tych paczek, to po prostu złapałem się za głowę. Prawie godzina. No normalnie jeszcze nie liczę tych specjalnych paczek za 100k razy 2. Ale mniejsza z tym. Trzeba wydać kolejne 500 000. Zanim będzie 24, to muszę zdążyć te wszystkie paczki pootwierać. I mam nadzieję, że mi wypadnie kolejny TOC. Grałem sobie trochę tym Defoe i powiem wam, no nie jest z nim najgorzej. Tylko chodzi o to, że z kopniaków mógłby też trochę kopać. No, co z tego, że z główki mi przywali ten Defoe, ale no cieszę się, że chociaż TOC-em udało mi się go nastrzelić i nie jest najgorzej. Dobra. Duplikaty na sprzedaż.
Jeszcze mamy 503 kafli do wydania. To jest katastrofa, ale jak nam się uda jakiegoś kolejnego przyjemnego totsa znaleźć, to świętujemy i tak, bo ja już dzisiaj poświętowałem w cholerę, porządnie. Przekroczyliśmy próg 400 tysięcy. O, kolejna darmowa paczka, niestety tylko, że z World Cupa, a wolałem z czegoś innego. Eriksen Snow, ten bydlak angielski, spierdalaj. A, to nie wiem, co to za ścierwo. Nawet szybkie jest, ale nie znam typa, więc chyba pójdziesz na transferówkę. Dobra. Reszta tutaj do mnie. Pograłem trochę w LoL'a, co prawda oczywiście jeden mecz wygrany, jeden przegrany. Ja typa kojarzę, ale i tak idzie na Pixela, bo nie chce mi się go sprzedawać, bo nie jest taki dużo wart.